Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, a dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować dwa zeszyty, 12 pod tytułem Upiór oraz 13 pod tytułem Spółdzielnia, które są częścią większego cyklu, mianowicie Wydziału 7. O samym Wydziale 7 więcej już mówiłem na kanale, jest taki materiał, który prezentuje znaczną część, nazwijmy to, nie wiem, pierwszego epizodu, sezonu, bo tak twórcy też mówią, że ten cykl dzieli się na pewnego rodzaju sezony. Były też w międzyczasie jeszcze specjalne zeszyty. Tak czy inaczej, na pewno więcej dowiecie się, jeśli w ogóle tego Wydziału 7 nie znacie, właśnie w tamtym filmie, a dzisiaj więcej o tych konkretnych zeszytach. I tak pomysłodawcami dla przypomnienia całej tej serii są Marek Turek oraz Tomasz Kątny. Scenarzystą jest zawsze Tomasz Kątny, chyba nie przypominam sobie, żeby był jakiś wyjątek. Natomiast rysunki i okładka podstawowa w przypadku tego właśnie Upiora to jest Krzysztof Owedyk. Jest też dostępna okładka limitowana Karola Kalinowskiego. Z racji tego, że seria wydawana przez wydawnictwo Ongryz w formie zeszytowej, no to właśnie pojawiają się takie alternatywne okładki i to jest też super rzecz. Dobrze, przechodząc sobie do samej historii. Tutaj jeszcze istotna sprawa, na wewnętrznej stronie okładki znajdują się bohaterowie tego konkretnego zeszytu, czyli główne role tutaj będzie odgrywał major Filip Dobrowolski oraz Helena Kwiatkowska. No ale oczywiście nie tylko oni. Jak się dowiadujemy na samym początku, major jest tutaj w domu, gdzieś tam wieczorem przy kolacji rozmawia z żoną, planują gdzieś wspólnie wyjechać. No i akurat zbliża się święto, pochód pierwszomajowy, dziecka gdzieś tam uda im się pozbyć, no i żona majora będzie brała udział w jakichś próbach do spektaklu dziadów, czegoś takiego. No i okazuje się, że nasi bohaterowie wyjeżdżają gdzieś na Mazowsze, trafiają do jakichś ruin obiektu sakralnego, nie jest to takie istotne, nie jest tutaj jakoś szerzej zgłębione, gdzie już zaczynają właśnie wstępne próby, natomiast nasz major razem z Heleną docierają później. No ale jak widzimy, majora zaczepia jakieś tam leśne licho. No i tu oczywiście dla wszystkich, którzy nie znają jakoś szerzej tej serii, pojawia się pytanie, o co chodzi. No, Wydział 7 oparty jest o takie dwa elementy. Jednym z nich jest silnie zarysowane tło polityczne, powiedzmy sobie PRL, czasy różnego rodzaju konfliktów, szczególnie pomiędzy władzą a obywatelami. Z drugiej strony mamy tutaj istoty nadprzyrodzone, zresztą o tym więcej mówią nasi bohaterowie właśnie tutaj w tej pierwszej części. Manifestacje, zjawy, rzekome potwory, takie różnego rodzaju zdarzenia nadnaturalne pojawiają się, no i obywatele też coraz częściej zaczynają być ich świadkami. No i major Dobrowolski razem z grupą innych osób należy właśnie, tworzy taki wydział 7, który się tego typu sprawami zajmuje. No i to leśne licho gdzieś go tutaj woła. No jak się później okazuje, podczas całej tej próby pojawia się tytułowy upiór, zjawy, ludzie zostają opętani. Tak mniej więcej ta historia się nam klaruje, a ponieważ Helena Kwiatkowska, która jest tutaj z nimi, jest też kimś w rodzaju medium, no to będzie musiała jakby wziąć sprawy w swoje ręce. Jak ta historia się zakończy, oczywiście to odkryjecie sobie sami. Jak widzicie, w trakcie tutaj ciągle jakby trwa próba, śpiewy, nasi bohaterowie są w swego rodzaju transie i tak dalej, a do tego wszystkiego zaczynają się pojawiać te nadprzyrodzone moce, potwory, bardziej leśne takie istoty, które w całym ten konflikt, który trochę tutaj narasta, są wplątane. To jest coś na zasadzie trochę takiego przeciągania liny, każda ze stron ciągnie w swoją stronę, aby w takiej trochę symbolicznej walce przejąć górę nad drugą stroną. Komiks
narysowany przez Krzysztofa Owedyka i to widać. Jest pięknie zilustrowany, naprawdę warstwa graficzna znanego skądinąd prosiakiem zwanego Krzysztofa Owedyka, który dzisiaj pała się w dużej mierze jakby realizując swoje zainteresowania malarstwem, no to daje tutaj o sobie znać, naprawdę ta warstwa graficzna jest świetna. Oddanie światłocienia, głębi wnętrz tych lokacji, w których akcja się odgrywa. Sam zeszyt jest bardzo cienki, więc nie chcę wam tutaj zbyt wiele też pokazywać. Natomiast ta historia, jak to zazwyczaj bywa w tego typu sytuacjach, ma jakieś swoje dobre zakończenie, no bo nie możemy uśmiercić, prawda, głównych bohaterów, nie byłoby dalszego ciągu, ale jak ona się rozwija, no to oczywiście odkryjecie sobie sami. To, co jest też ważne, na końcu każdej tego typu historii znajdują się jakieś dodatki, tutaj mamy takie jakby wyciągnięte z akt dokumenty, notatki wydziałowe i tak dalej, jest tutaj też cała rozpiska tego, co dotychczas się w tych poszczególnych zeszytach znalazło, czy jakie tytuły były tych poszczególnych zeszytów. Komiks fajnie narysowany, bardzo dobrze napisany, dobre tempo, przede wszystkim akcji, no broni się. Ja uważam, że ta seria zasługuje co najmniej na taką ocenę 7 na 10 i to się wszystko tutaj wpasowuje. To jest po prostu bardzo dobry kolejny zeszyt Wydziału Siódmego. Troszkę inaczej historia dzieje się w spółdzielni. Tutaj mamy porucznika Szymona Wilka, mamy doktor Bogumiłę Fischer oraz dominikanina Jakuba Lange. Także mamy inną grupę bohaterów. Mamy też zupełnie innego rysownika, ponieważ tutaj rysuje Robert Adler. Natomiast jeszcze okładka limitowana, którą ja tutaj właśnie posiadam, regularna, wyglądała inaczej, gdzieś wam tutaj wrzucę zdjęcie, to tą okładkę limitowaną przygotował Paweł Garwol. Pawła Garwola możecie znać z komiksów wydawanych przede wszystkim przez wydawnictwo Team of Comics, który właśnie robi takie piękne, głębokie ilustracje, no fenomenalnie się to prezentuje i przeniesienie też tej ilustracji do treści wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. W tej historii jesteśmy świadkami, kiedy to w maju 68 roku w Mysłowicach ma dojść do egzekucji. Pewien więzień ma zostać stracony, no i niestety sytuacja nie idzie do końca po myśli naszych tutaj bohaterów. Dochodzi do pewnego zdarzenia i w wyniku którego nasi bohaterowie trafiają do czegoś w rodzaju innego eterycznego wymiaru. Ten, który miał zostać stracony, okazuje się, że można tak powiedzieć, postradał zmysły albo w swoim umyśle stworzył jakby osobny wymiar, do którego właśnie nasi bohaterowie zostali wciągnięci, no i ma różnego rodzaju plany. To wszystko oparte jest o tytułową spółdzielnię, także nie chcę znowu wam tutaj zdradzać szczegółów. To jest rzecz, którą warto odkryć po prostu samemu. Komiks poprzez swoją kolorystykę, poprzez tą intensywną czerwień, która nam się tutaj mieni na prawo i lewo, daje wrażenie, jakbyśmy byli naprawdę albo w jakichś takich płonących piekłach, albo w jakimś krwawej przestrzeni, patrzeli przez taką czerwone szkiełko na to wszystko. Niesamowite to daje wrażenie. Też kreska autora bardzo pasuje do dynamiki tego wszystkiego, co tutaj się dzieje, tej metafizyczności zdarzeń. Jest mrocznie, jest momentami strasznie, ma to taki bardziej horrorowy wydźwięk. O tyle, o ile Upiór aż tak bardzo horrorowy nie jest, on jest taki właśnie, ma elementy science fiction związane z tymi upiorami,
o tyle ten tytuł bardziej nosi taki ton horrorowy. No i znowu spółdzielnia kończy nam się tutaj oczywiście dodatkami. Mamy świetną reklamę Paul Silvera, klasycznej maszynki. W zasadzie tutaj mamy żyletkę plus maszynkę na wymienne właśnie wkłady. Pojawiają się właśnie tego typu akta, szkice, które gdzieś były na etapie powstawania. No i ponownie rozpiskę tego wszystkiego. Również uważam bardzo, bardzo dobry tytuł, ponieważ dla mnie Wydział VII w tym takim horrorowym ujęciu jest jeszcze bardziej fenomenalny i grafiki, pomimo tego, że Krzysztof Owedyk w upiorze naprawdę staje na wysokości zadania, tworząc nam wspaniałe ilustracje, o tyle w spółdzielni są one po prostu jeszcze tak niesamowicie klimatyczne w stosunku do całego wydźwięku tego, to bym powiedział, że mi spółdzielnia jeszcze bardziej się podobała i jeszcze jest taka mroczniejsza, trzymająca w napięciu. Oba zeszyty świetne. Upiór fabularnie taki mniej straszny, bardziej właśnie związany z tymi mocami nadprzyrodzonymi, spółdzielnia bardziej taka horrorowa, oba tytuły naprawdę szalenie dobre, także bardzo serdecznie polecam Wydział VII, jeśli nie znacie, koniecznie czytajcie po kolei najlepiej. A każda z tych historii jest związana przede wszystkim bohaterami, natomiast można też po nie sięgać tak trochę indywidualnie, bo jednak to co dzieje się tutaj, treść samych tych komiksów można swobodnie przyswoić, nie znając całości, ale biorąc całość macie ogląd na wszystkie wydarzenia, dlaczego na przykład Szymon Wilk jest taki, jaki jest, co go wcześniej spotkało, co spotkało Jakuba Langę i tak dalej. I tłumaczy nam to na przykład obecność Heleny i tak dalej. Więc polecam całą serię Wydział VII, a te dwa zeszyty rewelacja. Myślę, że naprawdę bardzo dobra ocena dla obu. Tyle ode mnie w tym filmie, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!